To jest zabuntowana, cudowna akcja! Nie ma spalonego, znakomita sytuacja! Szansa! Kochaj Jezus Maria! Wykorzystał ten moment, jaka pieniądze 2-0! Proszę Państwa, trzecia bramka widzi w powietrzu! Idzie środkiem Kowalczyk, ale tam dośrodkowanie dosyć jest, Kowalczyk! Teraz! Trwa walka o tytuł, o europejskie puchary i o utrzymanie się w lidze. Tak się złożyło, że wczoraj zdegradowana została definitywnie Siarka, a cztery poprzedzające ją w tabeli zespoły spotkały się w bezpośredniej rywalizacji. W tych meczach punkty były szczególnie cenne. W Tychach grały drużyny nowo powstałych w tym sezonie klubów. Po kłopotach organizacyjnych przyszły kłopoty sportowe i pierwszoligowy byt obu zespołów jest poważnie zagrożony. Zarówno Sokół Tychy, jak i Lechia Olimpia Gdańsk nie zaznały smaku zwycięstwa od 6 ligowych spotkań. Obydwa zespoły poważnie zagrożone są degradacją, a ten, który przegrałby wczorajszy pojedynek, miał na dłużej zadomowić się w strefie spadkowej. Miał być to zatem mecz o 6 punktów. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego piłkarze obu drużyn czuli ciężar gatunkowy tego spotkania. Na pewno jest to wysoka stawka. No, nie powiem, czy to za utrzymanie mecz, bo zostało tyle meczu do końca, no, ale jest to takiej wagi mecz, że nie możemy sobie pozwolić na stratę 3 punktów u siebie szczególnie. Mamy taką sytuację, że do każdego meczu musimy podchodzić tak samo i chcemy wygrać. No, ale nie można powiedzieć, żeby to był jakiś taki szczególny mecz, w którym się specjalnie denerwujemy. Strach przed popełnieniem błędu był aż nadto widoczny. W pierwszej połowie ani Sokołowi w czerwonych strojach, ani Lechii nie udało się w zasadzie stworzyć klarownej sytuacji do zdobycia bramek, a z boiska wiało nudą. A przecież nikt w tym meczu nie mógł być zadowolony z rezultatu remisowego. Spotkanie obserwował tyszanin Mariusz Czerkawski, od kilku lat z powodzeniem występujący w hokejowej lidze NHL. Bywałem tutaj wcześniej na innych meczach, ale i miałem też okazję sam uczestniczyć tu w paru, można powiedzieć, meczach, czy biegałem na tej bieżni, także zawsze miło powrócić. Jest pan rozczarowany poziomem dzisiejszego spotkania? Nie jestem, można powiedzieć, rozczarowany. Jest poziom taki, jaki jest i wiadomo, drużyny walczą, jest zacięty mecz i miejmy nadzieję właśnie, że potoczy się korzystnie dla Sokoła. Nadzieje Mariusza Czerkawskiego spełniły się w 75. minucie, kiedy to Robert Wilk zdobył jedynego gola w tym spotkaniu. Czwarta bramka Wilka w tym sezonie dała Tyszanom arcyważne 3 punkty i zwycięstwo, na które czekali ponad 5 tygodni. Gdyby jeszcze Jaskulski wykorzystał tą oto sytuację, radość piłkarzy Sokoła byłaby jeszcze większa. Sokół wygrał z Lechią 1-0, ale nie oznacza to wcale, że walka o utrzymanie się w lidze została zakończona. To był mecz za 6 punktów i cieszę się z tego, że to ja strzeliłem bramkę, bo kiedyś grałem w Lechii i mówię, no mam tam przyjaciół, ale na boisku niestety przyjaciół i kolegów nie ma, także cieszę się z tego, że strzeliłem bramkę i wygraliśmy. Nerwy, jeszcze raz nerwy powodują, że zespół gra grubo poniżej swoich możliwości. Było to wyrównane spotkanie, ale Sokołowi udało się strzelić bramkę i oni się cieszą, my natomiast wracamy do domu ze smutkiem. Ale w jeszcze trudniejszej sytuacji są drużyny Stali i GKS-u Bełchatów. Stal po 14 meczach bez wygranej ocknęła się w Olsztynie. Bełchatowianie doznali planowych porażek z czołową dwójką. Spotkanie tych drużyn w Mielcu było zatem drugą wczoraj grą o wszystko. Mecz drużyn walczących o ligowy byt Stali Mielec z GKS-em Bełchatów był dla obydwu zespołów spotkaniem z gatunku o 6 punktów. Cała nasza ekipa jest przygotowana na bój, który dzisiaj nas czeka. Zdajemy sobie sprawę z wagi meczu, jaka jest dzisiaj. Remis nie urządza ani Stali Mielec, ani Bełchatowa. Gramy po prostu o zwycięstwo. Jesteśmy nastawieni ofensywnie, tylko nas urządza zwycięstwo. Żaden remis nie wchodzi już w rachubę. Chcemy mieć przynajmniej cień możliwości jeszcze utrzymania się przed degradacją. Musimy ten mecz wygrać i na pewno zagramy ofensywnie. Czy sprawa Piotra Jegora wyjaśniła się? Ostatecznie będzie mógł zagrać w spotkaniu z GKS-em? Tak, wyjaśniła się, ja się dowiedziałem jeszcze do rano, jeszcze nie było dokładnej wiadomości pewnej, ale już w południe była wiadomość pewna, że wyjaśniła się, że Piotr Jegor może wystąpić w tym meczu. Tajemnicą mieleckich działaczy pozostanie sposób, w jaki uzyskali oni zgodę piłkarskiej centrali na grę Jegora. Wystąpił on w meczu z Bełchatowem, mimo iż Stal nie wypłaciła do tej pory Górnikowi Zabrze całości raty transferowej za tego piłkarza. Tuż przed meczem rozszalała się potężna burza, a podczas deszczowej rozgrzewki kontuzji nabawili się Rogowski z GKS-u i Domarski ze Stali. Tego ostatniego udanie zastąpił Piotrowski, który już w czwartej minucie zdobył prowadzenie dla Mielczan. Z upływem czasu przewagę uzyskali goście, którą potwierdzili dwoma bramkami.
Najpierw do remisu doprowadził w 14 minucie Kukulski, a po niespełna pół godzinie gry Bełchatowianie wyszli na prowadzenie. Błąd mieleckiej defensywy wykorzystał Prucheński. Mielczanie prowadzący cały czas otwartą grę zdołali wyrównać przed przerwą. Kapitalnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Jegor. W drugiej połowie skuteczniejsi byli jednak Bełchatowianie. W 65 minucie Górski zdobył trzecią bramkę. Wprawdzie 4 minuty później Mielczanie wyrównali po strzale wprowadzonego po przerwie Abramowicza, ale 3 punkty wywiózł z Mielca GKS. Gola ustalającego wynik spotkania na 4-3 dla gości zdobył na 8 minut przed końcowym gwizdkiem ponownie Prucheński. Już mówiłem w zimę, jeszcze w przerwie zimowej, że możliwości wygranej za 3 punkty wcale nie stawiają nas na przegranej i dlatego będziemy walczyć o każdy punkt. Przeważnie interesuje nas tylko zwycięstwo we wszystkich pozostałych meczach i myślę, że utrzymamy się jednak w lidze. GKS przedłużył swoje szanse na utrzymanie w Ekstraklasie. Mielczanom przyjdzie zapewne opuścić pierwszą ligę równo 20 lat po zdobyciu ostatniego tytułu Mistrza Polski. Ze zdobytych wczoraj punktów cieszą się w Tychach i w Bełchatowie, ale walka o pozostanie w Ekstraklasie prawdopodobnie toczyć się będzie do końca. Teraz krótko o występach drużyn środka tabeli, a więc potencjalnych reprezentantów Polski w Pucharze UEFA. Gdy szansa drugiego z rzędu występu w pucharach stworzyła się przed Zagłębiem Lubin, piłkarze tego klubu przestali strzelać bramki. Po 0-0 w Gdańsku lubinianie przegrali u siebie za Miką. Jedyną bramkę strzelił Mariusz Tomziński. Fatalna niemoc na własnym boisku ogarnia piłkarzy Lecha. W tym meczu przegrali 0-1 ze Stomilem, który w ten sposób odetchnął po 4 kolejnych porażkach. Lech spisuje się kiepsko i przestaje dziwić liczba 500 widzów na trybunach stadionu przy Bułgarskiej. Być może gra w Pucharze UEFA nie opłaci się polskim klubom, bo drużyny środka tabeli jakby unikały pogoni za zajmującym trzecie miejsce Hutnikiem. W Szczecinie pogoń zremisowała 1-1 z ŁKS-em. Gospodarze sprezentowali bramkę łodzianom, a wykorzystał to Saganowski. Remis uratował pogoni pięknym strzałem Piotr Mandrysz. Górnik i Śląsk odskoczyły od strefy spadkowej i to już jest chyba kres marzeń w obu klubach. W Zabrzu gospodarze prowadzili już 2-0 i nie zdołali wygrać. Bramki dla Górnika strzelili Mariusz Nosal i po raz kolejny Mieczysław Agafon. Goście odpowiedzieli golem Kasperka, a punkty za zwycięstwo umknęły Zabrzanom na 3 minuty przed końcem. Wyrównującą bramkę zdobył kolejny Kowalczyk w naszej piłce, tym razem Marek. Oto komplet wyników 29 kolejki. W 9 meczu rozegranym we wtorek Hutnik bezbramkowo zremisował z Rakowem. Co ciekawe, w poprzedniej kolejce gospodarze nie wygrali żadnego meczu. Tutaj też ta sztuka udała się tylko Legii i Widzewowi. Czołówka tabeli na pierwszych 3 miejscach bez zmian. Legia i Widzew mają już 30 punktów przewagi nad Hutnikiem. Na 4 miejsce awansowała Amika Wronki, na 8 Stomil Olsztyn. Dolna część tabeli, Siarka Tarnobrzeg już zdegradowana, Sokół ma 3 punkty przewagi nad otwierającą strefę spadkową Lechią Olimpią. Wśród strzelców wciąż prowadzi Marek Koniarek, 23 bramki. Po 14 goli mają na koncie Robert Dymkowski z Pogoni i Jerzy Podbrożny z Legii. Drużyny z Wronek. I nasz konkurs na bramkę kolejki. Oto nasza pierwsza propozycja. Piotr Jegor ze Stali Mielec. Telefon 0735-251. Bramka numer 2. Piotr Mandrysz z Pogoni. 0735-252. Bramka numer 3. Mieczysław Agafon z Górnika Zabrze. Telefon 0735-253. Czwarta nasza propozycja to gol Marcina Mięciela z Legii, 0735-254. I bramka numer 5, Cezary Kucharski, także z warszawskiej Legii, 0735-255. Na Państwa głosy czekamy do poniedziałku do godziny 12. Cena jednego połączenia jest jednakowa dla całego kraju, 96 groszy, w tym VAT. Na tych, którzy wezmą udział w naszej zabawie, czeka 10 sportowych koszulek. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Proszę Państwa, trzecia bramka widzi w powietrzu. Idzie środkiem Kowalczyk, ale tam dośrodkowanie dosyć, że jest Kowalczyk. Teraz!